Szczęść Boże, Justyna Kendra. Czas na informacje dnia. Zapraszam. Neutralność klimatyczna do 2050 roku to główny cel Europejskiego Zielonego Ładu zaprezentowanego przez przewodniczącą Komisji Europejskiej. Rząd polski jest gotowy go poprzeć, ale oczekuje wsparcia wspólnoty w transformacji gospodarki. Ursula von der Leyen chce, by Europa osiągnęła neutralność klimatyczną już za 3 dekady. Emisja ma być w całości pochłaniana przez środowisko i nowoczesne technologie. Europejski Nowy Ład to nasza nowa strategia wzrostu gospodarczego i tym razem będzie to strategia wzrostu gospodarczego opartego nie o wykorzystywanie zasobów, tylko taka, która więcej daje niż zabiera. To oznacza właściwie rezygnację z energetyki węglowej oraz przemysłu ciężkiego. Komisja chce nałożyć też nowe ograniczenia na transport i budownictwo. Mamy do czynienia ze sprzecznymi strategiami, które rodzą więcej znaków zapytania niż odpowiedzi. Czy te cele Komisji są w ogóle osiągalne i co z naszym przemysłem? Pytał europoseł Prawa i Sprawiedliwości profesor Ryszard Legutko. Europejska Partia Ludowa, która w pełni popiera plany Komisji, też pyta, co z przemysłem. Zielony deal bez dobrego dealu dla naszego przemysłu nie da nam zmiany, do której dążymy. Komisja ma w planach m.in. wprowadzenie nowych podatków na towary sprowadzane z państw, które nie realizują polityki klimatycznej. Pojawia się pytanie, na ile zmiany, czy na ile polityka Unii Europejskiej zatrzyma te trendy, które są zależne także od innych państw, takich jak na przykład USA czy Chiny. Podkreśla ekonomista Marcin Kędzierski. Europarlamentarzyści z różnych państw mają poważne zastrzeżenia do planów Komisji Europejskiej. Ja wiem, że Komisja Europejska chce przedstawić taki świetlany obraz, ale słyszę, my tutaj głównie slogany. W planach Komisji jest też wiele nieścisłości. To wykorzystanie gazu miało być odpowiedzią na dekarbonizację. Tymczasem w nowym ustawodawstwie zabrania się nowych inwestycji w sektor gazowy. To budzi wiele niejasności. Kluczowe jest pytanie, kto zapłaci za nowy Zielony Ład. Komisja Europejska zapowiedziała uruchomienie w ciągu 7 lat 100 miliardów euro w ramach tzw. mechanizmu sprawiedliwej transformacji. To będzie trampolina dla tych sektorów i dla tych regionów, które będą musiały nadrobić zaległości. To ukłon m.in. w stronę Polski, wskazuje dr inżynier Bogdan Sedler. Dla krajów takich jak Europa Wschodnia, czyli głównie Polska, które bazują jeszcze na tradycyjnej energetyce, na węglu, będą to bardzo ciężkie przemiany. Trudno jednak oszacować, ile Polska zapłaci za transformację i czy środki z Unii Europejskiej będą wystarczające. Mówi się o kwotach rzędu kilkuset miliardów złotych. Dlatego rząd polski domaga się konkretnych gwarancji. Warszawa nie zgadza się też na to, by transformacja odbywała się kosztem polityki spójności czy polityki rolnej, mówi minister do spraw europejskich Konrad Szymański. To nie jest tylko kwestia okrągłej sumy, to jest kwestia również ułożenia tej architektury instrumentów finansowych w taki sposób, aby ona była atrakcyjna dla polskich beneficjentów, dla polskiej gospodarki. I tu potrzebujemy więcej detali. Polska chce, aby kluczowe decyzje dotyczące polityki klimatycznej były podejmowane jednomyślnie przez wszystkie kraje wspólnoty. Warszawa już raz zablokowała działania Komisji, które były oparte na bardzo ogólnych założeniach. Mówimy o decyzji, która będzie wpływała nie tylko na energetykę, nie tylko na przemysł, ale na całe społeczeństwo, na wszystkie dziedziny życia gospodarczego w Polsce. Jutro ambitnymi planami dotyczącymi polityki klimatycznej zajmą się przywódcy Unii Europejskiej na szczycie w Brukseli. Polskę będzie reprezentował premier Mateusz Morawiecki. W latach 2018-19 miesięczny dochód rozporządzalny rodziny z dwójką dzieci wzrósł o około 800 zł. Wiceminister finansów Leszek Skiba podsumował efekty zmian, jakie wprowadza rząd Prawa i Sprawiedliwości. Nowy projekt przyszłorocznego budżetu utrzymuje założenia wzrostu PKB Polski na poziomie 3,7% i będzie to budżet bez deficytu. Rośnie dochód rozporządzalny polskich rodzin, czyli dochód po odliczeniu wszystkich podatków, mówi wiceminister finansów Leszek Skiba. Wyraźny skok między rokiem 18 a 19, a następnie między 19 i 20. To jest z 35 miliardów do 86 miliardów, czyli w ujęciu dwurocznym to jest 50 miliardów więcej w kieszeni Polaków. Statystycznie dochód rozporządzalny rodziny z dwójką dzieci w przyszłym roku osiągnie 110 tysięcy złotych.
o 20 tysięcy więcej niż w 2018 roku. To efekt rosnących wynagrodzeń, wprowadzenia zerowej stawki podatku PIT dla młodych, obniżki tej stawki dla większości Polaków z 18 do 17% i świadczeń rodzinnych, takich jak Dobry Start i program 500+ na każde dziecko. Badania wskazują na zadowolenie Polaków ze swoich dochodów, podkreśla socjolog dr Jakub Koper. Jakże mogliby nie być zadowoleni z tego, że daje im się pieniądze, które zostały z jednej strony zabrane nieuczciwym przedsiębiorcom, czy jeśli zostali skazani, to po prostu tak mafiozom, powiedzmy to wprost, a z drugiej strony dane na rozwój rodziny. Świadczenia takie jak 13. emerytura i Mama Plus wpływają na dochód emerytów. Roczny dochód netto małżeństwa emerytów otrzymujących najniższą emeryturę w 2018 roku wyniósł 21 tysięcy złotych. W 2020 roku będzie to 26 tysięcy złotych. Według Leszka Skiby zyskują także polscy przedsiębiorcy. Na obniżce podatku CIT z 15 do 9% w tym roku firmy zaoszczędzą 436 milionów złotych. Firmy potrzebują dodatkowych środków, zaznacza przedsiębiorca Zygmunt Dudek. Możemy te pieniążki zainwestować, możemy tworzyć nowe miejsca pracy, rozwijać nową produkcję. Ulga badawczo-rozwojowa pozwala odliczyć 100% kosztów z tytułu uzyskania patentu. Jak mówi prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak, inwestycji jest za mało. To wina zbyt częstych zmian prawnych. My postulujemy bardzo radykalne rozwiązanie, mianowicie, żeby prawo gospodarcze się zmieniało raz w roku, czyli wchodziło 1 stycznia, poprzedzone 12-miesięcznym vacatio legis. Nie jest pewne, czy przyszłoroczny budżet zagwarantuje kontynuację wszystkich programów. Według rządu nowy projekt budżetu utrzymać ma dotychczasowe założenia makroekonomiczne, w tym wzrost produktu krajowego brutto w wysokości 3,7%. Za dwa tygodnie projekt trafi na Radę Ministrów. Jest to ten okres już takich finalnego liftingu. Ministerstwo w dalszym ciągu komunikuje, że jest to bez deficytu. Jak zauważa ekonomista Mariusz Kękuś, brak deficytu nie jest jeszcze przesądzony. Ważne są pozytywne wskaźniki. Należy zwrócić uwagę, że w relacji do PKB spada zadłużenie. Dług sektora finansów publicznych na koniec 2018 roku był 48,9%, a w tym momencie w 2019 roku powinien zejść do 47,9%. Od przyszłego roku w ramach zmian w tzw. małym ZUS-ie więcej przedsiębiorców będzie mogło płacić niższe składki ZUS. Na warszawskim Mokotowie doszło do awarii ciepłowniczej. Prezydent miasta zwołał w tej sprawie sztab kryzysowy. Ulica Powsińska to jedna z głównych stołecznych arterii biegnących na kierunku północ-południe. Na wysokości skrzyżowania z ulicą Idzikowskiego doszło do awarii jednej z dwóch głównych magistrali ciepłowniczych o średnicy 110 cm. Rozszczelnienie rury spowodowało wyciek gorącej wody. Rozlewisko miało długość 600 metrów. Pracująca woda wytworzyła bardzo gęstą mgłę, co uniemożliwiło jazdę kierowcom znajdującym się w okolicy. W korku utknęło około 200 aut. Ilość wody była tak duża, że wlewała się do piwnic pobliskich domów. Dwie osoby zostały poparzone, w tym mieszkanka jednego z domów, która ratowała psa. Łącznie strażacy udzielili pomocy 100 osobom. Mieliśmy do czynienia ze zmianą parametrów, jeżeli chodzi o dostarczanie ciepła w całej stolicy, tuż po awarii. W tej chwili sytuacja już się zmienia, dlatego że spółka Veolia dostarcza ciepło z dwóch swoich instalacji. Mimo to nadal wiele mieszkań w okolicy rozszczelnienia nie ma ogrzewania. Awaria, jak zapewnia firma Veolia, właściciel stołecznego systemu ciepłowniczego, ma być usunięta do godziny 22. Nie wiadomo, jaka była przyczyna rozszczelnienia magistrali ciepłowniczej. Prezydent Trzaskowski, pytany o kontrolę w spółce, twierdzi, że takie były prowadzone, ale nie podał, jaki był ich zakres i czy stwierdzono nieprawidłowości, jeśli chodzi o konserwację systemu ciepłowniczego. Orlen domaga się od Rosjan odszkodowania za dostarczenie zanieczyszczonej ropy. Wiosną Rosjanie dostarczyli paliwo zawierające związki organiczne chloru. Ich ilość kilkadziesiąt razy przekroczyła normę.
19 kwietnia białoruska spółka odpowiedzialna za tranzyt rosyjskiej ropy poinformowała, że rurociągiem Przyjaźń płynie zanieczyszczony surowiec. Kilka dni później operator polskiego odcinka również wykrył zanieczyszczenie i wstrzymał odbiór. Podobną decyzję podjęła także ukraińska firma odpowiedzialna za tranzyt ropy. Dostawy do Polski wznowiono dopiero 9 czerwca. W efekcie do naszych rafinerii nie dotarła odpowiednia ilość surowca. Dlatego Orlen będzie domagał się od Rosjan odszkodowania. Ma ono pokryć koszty związane z przerobem tego surowca, ochroną instalacji i dodatkowymi zakupami ropy. Odszkodowania i za utracone zyski i poniesione koszty związane z zanieczyszczeniem ropy od Rosji będą domagać się także Białorusini. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak spotkał się z żołnierzami państw NATO, którzy stacjonują w 33. Bazie Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Podziękował im za ich służbę oraz wyraził gotowość do dalszej współpracy. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak spotkał się z żołnierzami państw Sojuszu z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Święta Bożego Narodzenia to okres, w którym dokonujemy podsumowań oraz planujemy przyszłość. Rok, który zbliża się do końca, był szczególny. W roku 2019 świętowaliśmy 70-lecie NATO, 20 lat Polski w tym sojuszu, a także 15-lecie przystąpienia do Unii Europejskiej. Jak mówił minister, w przyszłość NATO patrzy z optymizmem. Współpraca będzie jeszcze skuteczniejsza i efektywniejsza. Zarówno żołnierze polscy, jak i nasi sojusznicy będą stać na straży sojuszu. Dołożymy wszelkich starań, aby natowskie oddziały i struktury w Polsce miały jak najlepsze warunki służby. Już w przyszłym roku w Europie odbędą się ćwiczenia Defender 2020. Ponad 20 tysięcy żołnierzy amerykańskich zostanie przerzuconych do Europy. Polska powinna być dumna z roli, jaką odgrywa obecnie i jaką będzie odgrywać w ramach tego ćwiczenia. Powiedział dowódca wysuniętego dowództwa amerykańskiej dywizji w Poznaniu pułkownik Phil Brooks. Jednocześnie złożył Polakom życzenia z okazji zbliżających się świąt. W Polsce stacjonują obecnie żołnierze ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rumunii oraz Chorwacji. We Wrocławiu odsłonięto tablicę upamiętniającą założyciela Solidarności Walczącej Kornela Morawieckiego. W uroczystości wziął udział syn opozycjonisty, premier Mateusz Morawiecki. Tablica upamiętniająca Kornela Morawieckiego zawisła w kampusie Politechniki Wrocławskiej przy pomniku wszystkich współtwórców, obrońców i bohaterów Solidarności. Ojciec zawsze kierował się misją krzewienia wolności i solidarności. I te dwie wartości właśnie razem ze sobą związane, razem ze sobą nieodłącznie powiązane stanowiły kwintesencję jego życia, azymut jego działania. Powiedział premier Mateusz Morawiecki. Jego ojciec, założyciel Solidarności Walczącej, aktywnie przeciwstawiał się komunistycznemu reżimowi. Wdzięczny jestem wszystkim, którzy przypominają o tym, jak bardzo ukochał te dwie wartości, które są ponadczasowe, są też nawet ponad Polską, ponad naszą ojczyzną. Kornel Morawiecki działał w podziemiu, uczestniczył w strajkach, był aresztowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Wraz z innymi opozycjonistami wykazywał się prawdziwą odwagą, podkreślił rektor Politechniki Wrocławskiej profesor Cezary Madrias. Ryzykowali wszystkim, życiem, karierami, zdrowiem. Tablica upamiętniająca Kornela Morawieckiego została odsłonięta z okazji 38. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Podczas uroczystości złożono także kwiaty pod tablicą upamiętniającą żołnierza Armii Krajowej i działacza Solidarności Tadeusza Huskowskiego oraz pod tablicą pierwszej ofiary śmiertelnej stanu wojennego na Dolnym Śląsku Tadeusza Kosteckiego. W Gdańsku odsłonięto pomnik błogosławionego księdza Franciszka Rogaczewskiego, wielkiego patrioty, który angażował się w życie społeczne i religijne mieszkańców Pomorza. Uroczystości poprzedziła msza święta w kościele Chrystusa Króla w Gdańsku. Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika księdza Franciszka Rogaczewskiego miała miejsce nieopodal kościoła Chrystusa Króla w Gdańsku, którego ksiądz Rogaczewski był budowniczym, a przez wiele lat także proboszczem. Błogosławiony ksiądz Franciszek Rogaczewski już przemierza ulicę tramwajem
poświęcałem nawet ten tramwaj. Ksiądz Franciszek Rogaczewski jest jednym ze 108 błogosławionych męczenników II wojny światowej, których w 1999 roku wyniósł na ołtarze papież Jan Paweł II. Księdza Franciszka Rogaczewskiego wyniesiono na ołtarze za jego męczeństwo. My zachowajmy go w naszej pamięci również za jego walkę o polskość w niemieckim wówczas Gdańsku. Zaznaczył wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin. Ksiądz Franciszek Rogaczewski był wielkim patriotą. Był także wielkim duszpasterzem Polaków w wolnym mieście Gdańsk. Pogarda dla Boga i dla Polski spotkała się w laboratorium nazizmu, jakim było wolne miasto Gdańsk. Tutaj ksiądz Rogaczewski razem z innymi błogosławionymi księżmi, których dzisiaj wspominamy, nadal w trudzie służył Bogu i Polsce. Podkreślił dyrektor Muzeum II Wojny Światowej dr Karol Nawrocki. Za swoją działalność ksiądz Franciszek Rogaczewski został aresztowany i osadzony w obozie Stutthof. Zamordowany w masowej egzekucji 1 stycznia 1940 roku. Z inicjatywą budowy pomnika wyszli księża i parafianie. Dla pani Janiny Rogaczewskiej, żony bratanka błogosławionego księdza Franciszka Rogaczewskiego, to wzruszająca chwila. Przede wszystkim ogromną radość, dumę i pewnego rodzaju zaszczyt, że dożyłam takiej chwili, że jednak znalazło się grono osób, którzy mocno zaangażowali się w powstanie tego pomnika. Odsłonięcie pomnika księdza Rogaczewskiego było także symbolicznym otwarciem odbywającego się w Gdańsku pierwszego kongresu 108 błogosławionych męczenników II wojny światowej. Jan Paweł II dał nam lekcję przez wyniesienie na ołtarze 108 błogosławionych, lekcję pamięci o rzeczywistości II wojny światowej dla nas Polaków. Także szalenie ważna lekcja, ponieważ ona opowiada rzecz nam wiadomą historykom, to znaczy o istnieniu jedności między dziejami narodu i dziejami Kościoła. Organizatorami kongresu są bracia mniejsi kapucyni z prowincji krakowskiej oraz Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Wydarzenie zakończy się jutro. Uczcie się patrzeć na życie z wysoka, z perspektywy nieba, byście widzieli rzeczy oczami Boga przez pryzmat Ewangelii, mówił do Polaków ojciec święty Franciszek. W trakcie audiencji generalnej papież zachęcał wiernych, by przyjrzeli się postaci świętego Pawła. Papież Franciszek kontynuował rozważania dziejów apostolskich. Katechezę poświęcił świętemu Pawłowi. To gorliwy ewangelizator, nieustraszony misjonarz oraz cierpiący świadek zmartwychwstałego Chrystusa, podkreślił papież. Paweł uczy nas wytrwałości w próbie i umiejętności odczytywania wszystkiego oczyma wiary. Prośmy dziś Pana za wstawiennictwem apostoła, aby ożywił naszą wiarę i pomógł nam być wiernymi aż do końca naszemu powołaniu uczniów i misjonarzy. Ojciec Święty pamiętał o Polakach, przypomniał, że wczoraj obchodziliśmy wspomnienie Matki Bożej Loretańskiej, patronki lotników i podróżujących samolotami. Życzę wam wszystkim, byście uczyli się patrzeć na życie z wysoka, z perspektywy nieba, byście widzieli rzeczy oczami Boga przez pryzmat Ewangelii. Na zakończenie Ojciec Święty udzielił wiernym apostolskiego błogosławieństwa. To były informacje dnia. Dziękuję za uwagę i życzę dobrego wieczoru. Z Panem Bogiem.